Witam, nazywam się Jacek Antonik, właściciel sklepu REM Sport, serwisant narciarsko-snowboardowy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać oraz troszkę opowiedzieć o imadle narciarskim szwajcarskiej firmy Toco, modelu Skiwise World Cup. Króciutko, co to jest imadło narciarskie? Jest to akcesorium, które umożliwia zamocowanie narty zjazdowej w określonym położeniu i umożliwiającym wykonanie czynności serwisowej, jakim jest na przykład ostrzenie krawędzi bądź smarowanie ślizgu. Dobra, to byłoby tytułem wstępu. Teraz przystąpimy do prezentacji. Nasz model, czyli Skiwise World Cup firmy Toco, zapakowany w kolorowy kartonik, prawda? W środku znajdziemy tak. Dwie podpory boczne, jedna, druga oraz szczękę środkową, to jest trzeci element. I w kartoniku znajdziemy również dwie gumki do blokowania skistopów. Dobra, to jest komplecik. Pudełko sobie na razie włożymy, nie będzie nam potrzebne. Teraz tak, troszkę obraz powiększymy. Imadło narciarskie szwajcarskiej firmy Toco, model World Cup Skiwise, umożliwia zamocowanie narty zjazdowej w trzech położeniach. W położeniu poziomym, w położeniu ukośnym pod kątem 60 stopni i w położeniu pionowym pod kątem 90 stopni. W przypadku tego imadła jest możliwość przekształcenia go również w imadło snowboardowe. Wystarczy zaadaptować specjalny adapter, takie dwie podkładki i imadło Skiwise World Cup stanie się imadłem również snowboardowym. Niestety nie mogę tu Państwu pokazać tego, to może w następnym odcinku, jak to wygląda, ale informacyjnie jest taka możliwość. Imadło Skiwise World Cup Toco jest to najwyższy model tej szwajcarskiej firmy. Umożliwia zamocowanie narty w trzech położeniach, tak jak już Państwu powiedziałem. Jest imadłem typu trzypunktowego, czyli mamy trzy punkty podparcia. Szczęka środkowa jest jednym punktem, a dwie szczęki po bokach są dodatkowymi dwoma punktami, czyli w sumie mamy trzy punkty podparcia, ale tylko w przypadku mocowania narty w położeniu poziomym. Jeżeli chodzi o położenie pionowe lub ukośne, jest to typowe imadło dwupunktowe. Dobra, imadło zostało wykonane z jakiegoś tam stopu aluminium, z tego co widzę. Klasyczna konstrukcja, używa wielu producentów. Jest to wykonanie włoskiej firmy Skiman. Oczywiście dla Toco, dlatego widzimy kolor żółty, charakterystyczny brand kolorystyczny tej firmy oraz logo umieszczone w kilku miejscach na imadle. Dobra, teraz tak. Tak jak wspomniałem, jest to klasyczna konstrukcja składająca się właśnie z dwóch podpór i elementu środkowego, tzw. części szczęki ruchomej. Teraz tak, imadło możemy zamocować, ja sobie tutaj zmierzę, maksymalnie na blat o wysokości. Wezmę miarę, o, proszę, i zmierzymy, czyli maksymalnie na wysokość 60 mm, czyli 6 cm, czyli na 6 cm gruby blat pozwoli nam zamocować to imadło. Oczywiście jak będziemy miał mniej, to nie ma żadnego problemu. Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o kwestię mocowania. Teraz tak, szczęka środkowa otwiera nam się na szerokość, producent podaje 70 mm. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie tyle jest. Ja sobie ją rozszerzę maksymalnie. Może wykręcę do końca i zobaczymy. O, dobra, to już klient nam popuścił. Zrobimy sobie zwykłe obroty. O nie, tu jakaś informacja producenta jest chyba zła, bo to imadło rozszerzyło nam się do 10 cm. To by było akurat
było akurat prawdziwe. Aha, przepraszam, to ja źle zinterpretowałem. 7 cm liczy sobie szerokość szczęki środkowej, czyli ta szerokość tutaj, którą Państwo widzicie, ja może przybliżę trochę bardziej, ona wynosi 7 cm. A rozstaw, o, dokładnie, a rozstaw szczęki, czyli ta odległość wynosi 10 cm, czyli maksymalnie możemy serwisować narty o szerokości 10 cm, ale z doświadczenia wiem, że można i więcej. Nie musimy łapać za boki, możemy złapać za jakąś tam część wiązania i wtedy możemy jakieś tam narty do freeride'u czy tam freestyle'u również w tym widełku przeserwisować. Dobra, sobie troszkę skręcę tą szczękę. Mało dosyć masywne, prawda, więc nie ma niebezpieczeństwa, że ulegnie nam uszkodzeniu podczas normalnej pracy, no chyba żebyśmy gdzieś tam zrzucili je z podłogi, prawda, dosyć mocno, no to wtedy imadło może ulec uszkodzeniu. Dobra, to jest szczęka środkowa. Jeżeli chodzi o podpory tego imadła, są wykonane również z jakiegoś tam stopu aluminium. Rozstaw, znaczy mocowanie tych podpór jest dokładnie takie same, czyli na 6 cm grubości da się je zamocować. Teraz tak, proszę zwrócić uwagę, aha, jeszcze Państwu nie przypomniałem, że szczęka środkowa jest wyposażona w okładziny takie gumowe. One są ryflowane i wykładziny są pod kątem po to, żeby dobrze złapać nasz fragment nart, za który będziemy mocować, prawda? I uniemożliwić wyślizgnięcie się narty do góry. To jest raz, dwa, pełni również funkcję ochronną, to jest chroni naszą nartę przed jakimś tam zarysowaniem i uszkodzeniem. Dobrze, wracamy jeszcze raz do naszych podpór. A więc tak, podpory, tak jak wspomniałem, są wykonane również z jakiegoś tam, jakiegoś tam stopu aluminium. U góry również mamy takie elementy gumowe właśnie, na których będziemy kłaść sobie nartę poziomo. One są też ryflowane, więc będą zapobiegały nam przesuwaniu się narty i jednocześnie pełniły tą funkcję ochronną. Tutaj od góry mamy, proszę zobaczyć, taki element zaciskowy. Tu będziemy mocować naszą nartę pionowo. Tutaj ją włożymy, prawda? Później zakręcimy. Zobaczycie to zresztą na pokazie, jak to wygląda. Ok, teraz tak, śruba, która jest tu z boku, w zasadzie pokrętło ze śrubą, która jest tu z boku, służy do zmiany wysokości imadła. Proszę zwrócić uwagę, że jak ją popuścimy, to możemy zmienić wysokość imadła, prawda? Jest trochę wyższe, i zmienić położenie imadła, na przykład właśnie do położenia ukośnego. O, także mamy dwie możliwości, albo zwiększymy sobie wysokość imadła. Chodzi na przykład o to, jak serwisujemy narty, które mają na przykład wiązania typu luk, pivot, prawda? To przy tym położeniu i położeniu poziomym może być tak, że ten pivot narty wiązania, prawda, będzie nam haczył o nasz blat, ale jeżeli podniesiemy, nie ma problemu żadnego, tym bardziej, że uzyskujemy wtedy, ja zaraz zmierzę, uzyskujemy wtedy, proszę Państwa, 3,5 cm wyżej. 3,5 cm wyższe będzie imadło od, można powiedzieć, standardowego położenia. Dobra, tyle jeżeli chodzi o budowę. Teraz pokażę Państwu, jak wygląda praktyczna strona mocowania nart w tym imadle. Ok, obraz, że się troszkę sobie... Dobra, a więc tak, te podpory mocujemy sobie na boku, prawda? Oczywiście ta odległość jest uzależniona od długości serwisowanych naszych nart. Ja sobie dam na sam koniec. Dobra, teraz zakręcimy. O, proszę. Jedna podpora została zakręcona. Teraz zakręcimy do stołu drugą podporę. Dobrze. Druga podpora, no i nasza szczęka środkowa. Też sobie kręcę już tą siłę, prawda? O, proszę, montujemy naszą. Ok. Dobra. No i trzecia szczęka jest już zamontowana. Dobra.
Weźmiemy sobie naszą kartę testową, prawda? Pierwszą czynność, którą należy zrobić, przystępując do prac serwisowych, to jest zablokować te skistoperki w położeniu neutralnym. Ja to blokuję tą gumką dołączoną do zestawu. O, proszę zobaczyć, jest skistoperek zablokowany. Teraz możemy przystąpić do jakiejkolwiek pracy. Powiedzmy, że chcielibyśmy ostrzyć. Możemy zastosować albo położenie pionowe. Ja sobie tu troszkę odkręcę właśnie nasze mocowania. O, tak. Teraz zakręcimy. Jedno zakręcone. No i proszę zobaczyć, narta w tym imadełku jest zamocowana pionowo. Możemy przystąpić do ostrzenia krawędzi. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać kąt 60 stopni, wtedy musimy zluzować te pokrętła. No, tu Państwu pokażę, że możemy sobie podnieść najpierw na przykład o te 3,5 cm, gdyby nam to przeszkadzało. Zarówno, albo jeżeli po prostu dysponujemy wyższym wzrostem, prawda? To też ta pozycja. Proszę zobaczyć, znowu jest w pionowym tym, tylko wyżej o 3,5 cm. A teraz pokażę Państwu pozycję ukośną pod kątem 60 stopni. Dobra, o, tak. Dokręcamy jedną śrubę motylkową, drugą śrubę motylkową. Proszę. Teraz narta nasza jest zamocowana ukośnie pod kątem 60 stopni i również możemy przystąpić do prac nad krawędzią. Jeżeli chcielibyśmy na przykład dokonać ostrzenia krawędzi dolnej lub smarować, to musimy naszą nartę ustawić poziomo. Ja sobie na razie ustawię do zakręcę sobie pionu. Teraz naszą nartę skręcam z pionowego uchwytu. Tak. Kładę ją na tym. Muszę trochę popuścić, prawda? O, proszę zwrócić uwagę. Ułożę sobie nartę wygodnie na tym. O, i teraz zakręcam tą szczękę, prawda, która łapie nam tu za side wall z boku i proszę, narta jest zamocowana w pozycji poziomej. Możemy przystąpić do smarowania, szczotkowania, cyklinowania lub innych czynności, które wymagają ułożenia poziomego. Czyli mało, proszę zwrócić uwagę, nie jest skomplikowane w użyciu, posiada trzy pozycje, trzy lub dwa punkty podparcia, co jest bardzo ważne, prawda? Dokładnie, trzy punkty podparcia lub dwa, to jest bardzo ważne właśnie przy stabilizacji narty podczas prac serwisowych. Dobra, na koniec chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej ciekawej rzeczy, a więc takiej, że nasze imadło World Cup Skiwise firmy Toko, imadło narciarskie, możemy przekształcić w imadło snowboardowe, imadło do serwisu nart freeride'owych bądź freestyle'owych, albo w imadło do nart biegowych. Wystarczy dokupić ten oto, taki oto adapter. Ja troszkę powiększę, żeby Państwo zobaczyli go z bliska. Ok. Jest to adapter przystosowujący imadło narciarskie i przekształcający je w imadło snowboardowe albo w imadło biegowe. Wykonany w całości z tworzywa sztucznego. U góry mamy cztery nakładki gumowe. Nakładki, które spełniają funkcję ochronną, jak i funkcję antypoślizgową. O, proszę zobaczyć. W całości tak wygląda ten adapter. Dobra, teraz pokażę, jak wygląda to w praktyce. Dobra. Jeżeli zaczniemy od nart biegowych. Jeżeli chcielibyśmy to nasze imadło przekształcić w imadło biegowe, bo na przykład mamy również narty biegowe i biegamy, prawda? Nie musimy wtedy dokupywać specjalnego imadła biegowego bądź jakiejkolwiek kopyłki. Wystarczy dokupić ten adapter i nasze imadło przekształcimy w imadło biegowe. Dobra. Wsuwamy ten adapter, wsuwamy w miejsce, gdzie mocujemy narty w pozycji pionowej. O, proszę zobaczyć. Teraz dokręcimy go. Tak, o. Proszę zobaczyć. Nasze adaptery zostały zamontowane. Teraz sobie wezmę i położę. O, najpierw
najpierw rozsunę naszą ściankę tylkową. Ok. Tak. Teraz zacisnę nartę biegową w ściance środkowej. O. I proszę zobaczyć. Narta biegowa została zamocowana w imadle zjazdowym i teraz możemy przystąpić do naszych czynności serwisowych, prawda? Smarowanie ślizgu, szczotkowanie, cyklinowanie, etc., etc. Ok. Czyli tak wygląda mocowanie narty biegowej za pomocą tego adaptera. Dobra. A teraz Państwu pokażę, jak wygląda mocowanie deski snowboardowej. No, ten adapter musimy odwrócić i wsunąć również w to samo miejsce. Odwróciliśmy je o 90 stopni. Dokręcamy. To samo tutaj. Ok. Dobra, mamy dokręcone. Szczęka środkowa nie będzie nam potrzebna, więc ja ją zamontuję. Patrzcie snowboardowy, bo powiedzmy, jeżeli chcielibyśmy serwisować nartę freeride'ową, ja tu pokażę zwykłą nartę, powiedzmy, że to jest narta szeroka, będzie dokładnie tak samo jak nartę zjazdową, prawda? Wtedy ta szczęka środkowa nam się przyda, tyle że narta freeride'owa czy freestyle'owa, bardzo szeroka, prawda, oprze nam się na dużo większej powierzchni, niż gdybyśmy skorzystali z samego imadła bez tych podkładek. Po prostu ona wtedy stabilniej na tym imadle leży. Dobra. Ale teraz tak, jeżeli chodzi o deskę snowboardową, ja sobie tylko zmienię troszkę tutaj szerokość, ponieważ mam małą deskę snowboardową, krótką, znaczy się no, do pokazania, więc zmniejszę sobie głębokość. Nartę biegową ustawimy, żeby się spadła. I teraz tak, o, proszę zwrócić uwagę, w pozycji poziomej zamocowaliśmy naszą deseczkę, możemy teraz przystąpić do smarowania, cyklinowania, szczotkowania. Tak jak mówię, te gumy pełnią funkcję antypoślizgową, więc deska nam się nie przesuwa na imadle, więc jest to duży, duży plus. Jeżeli chcielibyśmy na przykład sobie wyostrzyć krawędź tej deski, wtedy również możemy to zrobić w tym imadle, tylko tyle, że te adaptery nam są już wtedy niepotrzebne. Musimy je zdemontować. I wykorzystujemy ten sam uchwyt pionowy, co przy mocowaniu narty, prawda? Wsuwamy naszą deskę w ten uchwyt. O, zakręcamy. Jeden zacisk. Drugi zacisk. O, i proszę zobaczyć, nasza deska jest zamocowana w uchwycie pionowym. Możemy przystąpić teraz do ostrzenia krawędzi bocznej. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo proszę zobaczyć, deska jest zamocowana na wysokości 1 cm, no 2 cm powiedzmy, więc chwieje ona nam się jednak na boki dużo. Oczywiście możemy sobie przytrzymać i zawiązanie, prawda, i wykonać tą czynność. Można powiedzieć, że da radę, no ale jednak mimo wszystko dużo lepszym rozwiązaniem dla snowboardzistów jednak jest po prostu dedykowane imadło snowboardowe. Dobra. I tak, proszę Państwa, wygląda kwestia związana z przekształceniem imadła Skiwise World Cup firmy Toco w imadło biegowe bądź w imadło snowboardowe za pomocą właśnie takiego adaptera. Dobra, jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani zakupem tego modelu imadła, to zapraszam do mojego sklepu internetowego www.remsport.pl. Narciarstwo zjazdowe, podkategoria imadła narciarskie. Ewentualnie dużo prostsza droga skorzystanie z linku przekierowującego na stronę modelu tego imadła. Znajduje się on w prawym górnym rogu filmiku. Obok opisu znajdziecie również zakładeczkę akcesoria dodatkowe. Tam zobaczycie również ten adapter i będzie można go, jeżeli będzie taka potrzeba, będzie można go również zakupić. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i zapraszam.